Jest to wyraz, proszę Państwa, uznania pozycji Politechniki Radomskiej pośród uczelni technicznych naszego kraju. Ja jestem szczęśliwy, że tylu rektorów zaszczyciło swoją obecnością tą konferencję, tylu zaproszonych gości i w dniu jutrzejszym ponad 17 rektorów, ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie liczby, weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Proszę Państwa, przypomnę, w tym roku, w roku 60-lecia uczelni Politechnika umocniła swój status jako uczelni wyższej, jako Politechniki. Uzyskaliśmy 6. prawo doktoryzowania, co w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stawia nas już wśród grona Politechnik i otwiera nam drzwi ku Uniwersytetowi Techniczno-Humanistycznemu. Czyli, że tak powiem, z najniższego piętra aplikujemy już w tej chwili do piętra trzeciego. Jest to duży sukces całej Politechniki, całej społeczności Politechniki i wszystkim pracownikom i wszystkim tym, którzy pracowali na ten sukces, serdecznie za to dziękuję. Jeszcze jakie znaczenie będą miały te obrady dla naszej Politechniki, tej konferencji rektorów? Proszę Państwa, przede wszystkim nie tylko dla naszej, dla wszystkich uczelni technicznych i może patrząc szerzej nie tylko, dlatego że tu dyskutujemy o pewnych punktach ustawy, nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które budzą nasze zastrzeżenia. Dyskutujemy również na temat, jak już Państwo usłyszeliście, programu przeciwdziałania skutkom powodzi. To jest bardzo, bardzo istotny temat. Każda uczelnia, jak tu stwierdził Pan profesor Tajduś, nasz przewodniczący, ma dać z siebie coś najlepszego, najlepszych specjalistów do grona ogólnokrajowego, które pochyli się nad metodami przeciwdziałania, metodami monitorowania, metodami w ogóle przeciwdziałania takim skutkom tych strasznych kataklizmów.